Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Masło i dzisiaj w filmie z cyklu Retro zajmiemy się tym. I to jest mega specjalny laptop, bo jest to laptop klasy 286, co w efekcie jest de facto najstarszym pecetem póki co, jakim zajmowaliśmy się na kanale. Jest to laptop z przełomu lat 90. i 80. i dzisiaj spróbujemy go odpalić, odrestaurować i się nim trochę pobawić. Dawno już nie było filmu z cyklu retro, więc mega się cieszę, że dzisiaj zajmiemy się tym wynalazkiem. I prawda jest taka, że pierwsze podejście do tego laptopa miałem blisko rok temu. I na dobrą sprawę ten film by się nie udał, gdyby nie pomoc widza. Bo ci z Was, którzy subskrybują kanał Rozpaczkowanie, będą doskonale wiedzieli, że niedawno wydarzył się pewien plot twist. I tak się właśnie szczęśliwie złożyło, że jakiś czas temu jeden z widzów, Adrian, zaproponował mi, że podeśle mi starego laptopa, z którym nie wie co zrobić. I tak się akurat szczęśliwie złożyło, że jest to dokładnie ten sam model laptopa Texas Instruments, którego ja właśnie kupiłem rok temu. I dzisiaj zrobimy sobie misję ratunkową i z tych dwóch niesprawnych laptopów mam nadzieję, że uda nam się poskładać co najmniej jednego sprawnego. Ale co jeszcze istotniejsze w zestawie było to. Stacja dyskietek na mega duże własnościowe złącze, więc myślę, że teraz bez najmniejszego problemu będziemy w stanie załadować DOS-a i faktycznie zmusić naszą 286 do działania. Lecimy! Zanim jednak zaczniemy proces naprawy, może w pierwszej kolejności omówmy sobie, co to jest za sprzęt. Tak więc to, co tutaj mam, jest to laptop Texas Instruments TravelMate LT286 model 12. Siuch, co za nazwa! I ten laptop debiutował w okolicy końcówki 89 i początku 90 roku. Jak sama nazwa sugeruje, sprzęt był wyposażony w procesor Texas Instruments 286 o taktowaniu 12 MHz. Miał 1 MB RAM-u, który można było rozszerzyć za pomocą specjalnej karty do aż 4 MB. Mieliśmy też do dyspozycji dysk HDD o pojemności 20 MB, a dane wyświetlały się na tym monochromatycznym ekranie kompatybilnym z CGA o rozdzielczości 640x200. Sam laptop posiada też kilka złącz. Od przodu mamy omawiane wcześniej złącze rozszerzeń, które przypomina nieco PCMCIA. Po lewej stronie znajdziemy kolejno złącze do zasilania, LPT do drukarek oraz serial port RS-232, a także złącze dla zewnętrznego monitora CGA. Po prawej stronie z kolei jest prawdziwy potwór. Nawet nie wiem, ile pinów ma to własnościowe złącze, ale ono jest przeznaczone dla stacji dyskietek. Sama stacja ma też kilka portów na tyle, co rozszerza możliwości laptopa. I co ciekawe, mi udało się odszukać materiały z epoki na temat tego laptopa. Niestety nie są to pełnoprawne recenzje, ale bardziej same wstawki reklamowe, które można było znaleźć w różnych magazynach dotyczących kompów. Ale tak jest tego trochę i po samej reklamie widać, że był to sprzęt skierowany raczej dla biznesmenów, co może nam zasugerować właśnie arkusz kalkulacyjny otwarty na monitorze. W jednej zaciekawiło mnie szczególnie to, że była podana cena tego urządzenia, ile kosztował, gdy był nowy. Mianowicie w 90 roku kosztował $4200, co przy uwzględnieniu inflacji w dzisiejszych czasach dałoby sumę okolicy $9000. A konwertując to na złotówki, wyjdzie nam jakieś 40 000 zł. Fajna cena jak za laptop, nie? I myślę, że to jest też dobry moment, żeby zwłaszcza młodszym widzom uświadomić to, do czego tego typu komputery się używało i kto w ogóle był w stanie kupić coś takiego za tak absurdalną sumę pieniędzy. Można powiedzieć, że to były sprzęty bardzo specjalistyczne dla wyselekcjonowanej grupy ludzi, którzy faktycznie byli w stanie przekuć jakąś moc obliczeniową na swoją korzyść.
To znaczy, ten konkretny laptop był skierowany właśnie głównie dla biznesmenów i był on skierowany głównie jako przenośny komputer, który jest w stanie obsłużyć arkusze kalkulacyjne czy edytory tekstu. Nikt nie myślał, żeby na takim laptopie uruchamiać gry. Można powiedzieć kolokwialnie, że był to taki trochę bardziej rozbudowany kalkulator, który właśnie obsługiwał arkusze kalkulacyjne. No ale także, co ważne, był kompatybilny z dużymi pecetami, które używało się normalnie w biurach, więc bardzo możliwy scenariusz jest taki, że to właśnie firma kupowała taki komputer dla swojego przedstawiciela biznesowego, który normalnie pracował na desktopie, można powiedzieć, w jakimś arkuszu kalkulacyjnym, np. Lotus 1, 2, 3. Tam przygotował sobie cały arkusz kalkulacyjny, zgrywał go potem na takiego lapka, no i jechał sobie wtedy z takim laptopem do klienta, gdzie prezentował mu możliwości współpracy. To taki hipotetyczny scenariusz. Zanim zaczniemy naprawę, musimy ustalić, co nie działa. Mój egzemplarz okazuje się być całkiem sprawny. Okazuje się, że tak naprawdę martwy jest jedynie dysk HDD, który, no niestety, po 30 latach mógł po prostu przestać działać. I do tego moja sztuka miała czasami dziwne problemy z BIOSem, który w losowych momentach potrafił się zawiesić. Sztuka Adriana natomiast wygląda gorzej. Brakuje mu kilku plastikowych elementów, potencjometru do regulacji kontrastu, zasilacz jest przylutowany na stałe i podświetlenie ekranu jest tak słabe, że praktycznie nic nie widać i trzeba się bardzo nagimnastykować, żeby znaleźć taki kąt, na którym jesteśmy w stanie czytać cokolwiek. Ale jakimś cudem laptop od Adriana ładuje DOSa i słychać pracujący dysk. Przypuszczam, że jest on sprawny. Epilog. Teraz musimy wejść do BIOSu. Drives not installed? No ale przecież zaraz się zbutował, no to o co mu chodzi? Wyciągnijmy dysk i zróbmy jego kopię. Rozbieranie tego nie jest aż tak trudne, chociaż zdecydowanie i tak bardziej wolałbym śrubki zamiast zaczepów, no ale nie można mieć wszystkiego w życiu, nie? Cyk, delikatnie. Tada! Nie będziemy tutaj może wchodzili specjalnie w szczegóły, co tutaj się dzieje, ale co nas interesuje najbardziej, to to, czyli dysk twardy, który my tutaj mamy. Będziemy sobie go musieli wyciągnąć. On jest w ogóle taki specyficzny, to wam zaraz pokażę, że on ma kątowo zamocowane. Słuchajcie, miałem chyba największy stres w życiu, bo wystraszyłem się, że przypadkiem sobie wyrwałem kilka nóżek z tego dysku przy wyciąganiu, bo tutaj w slocie laptopa są takie jakby szczotki, ale w momencie, gdy sobie przyłożyłem inny dysk na laptopowe IDE, to jakimś dziwnym trafem te brakujące nóżki są w miejscach, gdzie normalnie w dyskach brakuje nóżek. Rozebrałem tego drugiego laptopa i jakby ma dokładnie takie same objawy jak ten, więc mówię, miałem ogromny stres, że przez przypadek uszkodziłem w ogóle ten mega cenny dysk, a się okazuje, że nie uszkodziłem go, tylko po prostu on taki jest. Więc teraz co zrobimy, to wezmę sobie taką przejściówkę USB na laptopowe IDE i idziemy zbackupować ten dysk. A few minutes later. Niestety nie udało mi się zarchiwizować dysku, jednego ani drugiego. Niestety nie wykrywa dysk ani pod Linuxem, ani pod Windowsem, więc nie jestem w stanie zrobić obrazu. Przełożyłem dysk do mojego laptopa i nic. Zawiesza się. Spróbowałem kilka typów dysków ustawień w BIOSie, ale dalej nic. I tak kręciłem się przez godzinę z różnymi konfiguracjami i z głupot odpaliłem laptopa Adriana bez dysku. I okazało się, że bez dysku też wczytuje DOSa. Skąd on to wziął z powietrza? 5 minutes later. Imagine, że może dwa z tych dysków nie działają, dlatego żaden komputer ich nie widzi, ani Linux, ani Windows. I tak naprawdę to ten ma coś, jakiś rozszerzony BIOS, który był zaembedowany z DOSem, a tak naprawdę obydwa te dyski nie działają i ja się tutaj kręcę jak baba bu w szeremblu niepotrzebnie. I paradoksalnie tak, ta teoria okazała się prawdą, którą tak sobie rzuciłem mimochodem i absolutnie nie wierzyłem wtedy w to, co mówię. Niestety po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że obydwa dyski są martwe i najpewniej nie da się ich już uratować. Ale okazało się też, że rzeczywiście laptop od Adriana jest wyposażony w tak zwany ROM-DOS. Czyli jest to DOS, który siedzi sobie po prostu na kości ROM, która jest niezapisywalna i on sobie siedzi dokładnie obok BIOSu. I w ten sposób mogliśmy uzyskać podstawowe funkcjonalności laptopa. Na to naprowadził mnie wątek na elektrodzie, ale także przy dokładniejszym wczytaniu się w jedną z reklam
okazuje się, że rzeczywiście w pamięci ROM powinien znajdować się MS-DOS 3.3, a także oprogramowanie Laplink, które służyło do łączenia dwóch komputerów i przesyłania między nimi plików. I zacząłem się wtedy zastanawiać, dlaczego mój laptop nie wczytywał nigdy tego ROM-DOS-a i wcześniej w ogóle go tam nie widziałem. Może jeden z układów jest uszkodzony, albo po prostu go brakuje. I to był strzał w dziesiątkę, bo po rozebraniu laptopa zacząłem przyglądać się różnym układom, które mogłyby być właśnie kością BIOS-u lub ROM-DOS-a. I znalazłem. Prawdopodobnie jeden z tych układów to BIOS, a drugi ROM-DOS. Okazało się, że te układy nieco wypadły ze swoich slotów i zwyczajnie nie stykały. W momencie, gdy je wyciągnąłem i włożyłem ponownie, mój laptop zaczął ładować ROM-DOS-a. Tak, więc mamy to. Pierwszy sukces. Mój laptop ładuje ROM-DOS-a, a także BIOS przestał się zawieszać w losowych momentach. Okej, no to sprawdźmy, czy stacja dyskietek od Adriana działa. Podpiąłem stację do lapka, załadowałem ROM-DOS-a, ale okazało się niestety, że dane z dyskietek nie chcą się odczytać. Słyszałem tylko, że napęd kręci, ale nie słyszałem, żeby ruszała się głowica. Więc co? Musimy rozebrać napęd dyskietek. Poza śrubkami oczywiście musiała być ona zabezpieczona, a jakże za trzaskami. Nienawidzę ich. Widok wnętrza jednak bardzo mnie ucieszył, bo okazało się, że jest tam płytka, do której podłączony jest zwykły, standardowy, desktopowy napęd 3,5 cala. Czyli jeżeli nie uda mi się odratować tego konkretnego napędu, mogę wrzucić tutaj dowolny inny z peceta, który jest sprawny. Postanowiłem w pierwszej kolejności rozebrać napęd oryginalny. Wyczyściłem wnętrze, a także nieco nasmarowałem prowadnicę głowicy, bo to są po prostu najczęstsze usterki stacji dyskietek. Do tego głowicę potraktowałem odrobiną alkoholu izopropylowego, tak aby była czysta. Poza tym sam mechanizm wydawał się sprawny, przyjmował i wydawał dyskietki bez problemu. Więc podłączyłem stację pod laptopa i sukces, tym razem głowica ruszyła. Ale niestety napęd nie był w stanie odczytać dyskietki. Okej, spoko, w takim razie plan B. Podłączyłem inną stację dyskietek i okazało się, że działa. Z poziomu ROM-DOS-a mogę teraz przeczytać dyskietkę, a także bezpośrednio z FDD odpalić inną wersję DOS-a. No to teraz już z górki. Pozostał nam jeszcze do rozwiązania problem dysku HDD, który jest po pierwsze o tyle problematyczny, że jest dziwnie zamontowane złącze kątowo, co można rozwiązać przejściówką. Natomiast większym problemem jest to, że niestety ten konkretny laptop ma w BIOSie twardą listę dysków, które są kompatybilne. I tam mamy dane, ile ma głowic, ile cylindrów. I niestety nie jesteśmy w stanie wprowadzić swojego dysku. Ja miałem taki plan, żeby użyć 32-megabajtowej karty Compact Flash, na niej zainstalować DOS-a, no i sobie śmigać z programami. Więc tak z głupot na szybciora wpiąłem sobie tą kartę Compact Flash, co wyglądało strasznie głupio, ale po prostu chciałem sprawdzić, czy to zadziała. Ustawiłem w BIOSie pierwszy typ dysku i o dziwo, działa! Gdy uruchomiłem DOS-a i program FDisk, to okazało się, że karta Compact Flash została poprawnie wykryta. Wprawdzie miała tylko 10 MB, tak jak ustawiłem w BIOSie, ale hej, pierwsze koty za płoty. Udało mi się kartę Compact Flash spartycjonować, sformatować i skopiować na nią DOS-a. Próbowałem trzy różne wersje DOS-a. 3.3, 5.0 i 6.2. Wszystkie się instalują, ale się nie uruchamiają. I serio, siedziałem nad tym półtora dnia. I wiecie, co finalnie ustaliłem? Otóż jest jakiś problem, prawdopodobnie przez te ustawienia błędne w BIOSie, że na kartę da się rzeczy zapisywać, ale odczytać ich się już nie da. Bo przykładowo, jeżeli sformatowałem kartę, skopiowałem sobie na nią pliki z grą i próbowałem tą grę odpalić bezpośrednio z karty Compact Flash, tylko świeciła dioda Data Access, po czym po chwili dostawałem komunikat, że nie jesteśmy w stanie odczytać nic z tego dysku. I to jest strasznie smutna sprawa, bo próbowałem dyski twarde, próbowałem karty Compact Flash różnych pojemności i nic, da się zapisać, a nie da się odczytać. Obstawiam, że to jest kwestia tych błędnych ustawień w BIOSie, ale póki co nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Znalezienie dysku twardego z tej listy na dobrą sprawę graniczy z cudem, a nawet jeżeli uda nam się kupić taki dysk, to podziała tydzień i przestanie. No niestety, technologia z lat 90. Natomiast nic straconego. Mamy działającego ROM-DOS-a, mamy działający napęd dyskietek, damy radę odpalić programy. Chodźcie, pokażę Wam, co to cudo potrafi. Nagrałem troszeczkę programów na dyskietki i odpalamy tą machinę. Ach, te dźwięki floppy disku.
Grzeczny. No i ładujemy sobie ROM DOS-a, no i bezpośrednio z dyskietek będziemy sobie zaraz wczytywać programy. No to co, wrzucamy sobie dyskietkę do naszego napędu, wpisujemy A, dwukropek, Enter. Przeszliśmy na stację dyskietek, no i możemy sobie wylistować całą naszą zawartość, co my tu mamy. I tak jak myślałem, zaczniemy sobie od tego, od czego powinniśmy, czyli od edytora tekstu. Z racji tego, że to był sprzęt skierowany głównie dla klientów biznesowych, no to od tego będzie dobrze zacząć. I będziemy sobie śmigali w programie WordStar Professional. Słuchajcie, jak widzicie, mamy tutaj taki pseudograficzny, można powiedzieć, interfejs. No i działa to w ten sposób, że tutaj mamy File, Other, Additional. No i jeżeli chcemy dostać się do File, to wciskamy sobie F jak File. Tutaj znowu będę ten kontrast tak w locie starał się korygować. No i mamy Speedwrite, New File. S. Niestety w rzeczywistości ten ekran dość miga i nieprzyjemnie się na niego patrzy, ale myślę, że jakoś może w postprodukcji uda mi się to naprawić. No i słuchajcie, mamy nasz edytor tekstu. Może z dzisiejszej perspektywy ciężko w to uwierzyć, ale dawniej dlatego ludzie kupowali takie laptopy i możemy sobie napisać: hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. Swoją drogą, jak się super pisze na tej klawiaturze, jest rewelacja. I zobaczcie, mamy tak napisane. No i chcielibyśmy to na przykład wyśrodkować, to WordStar nam może na to pozwolić, bo sobie wejdziemy w layout. Altem bodajże się przechodziło, że mieliśmy Alt-L. Och, ten kontrast mnie trochę dobija. I tutaj mamy opcje, które możemy sobie normalnie wybierać. No i mamy na przykład Centerline. I jak widzicie, mamy wyśrodkowaną naszą linijkę. Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. I tutaj na przykład mamy bold, underline i tak dalej, i tak dalej. No i my sobie weźmiemy może bold. I tego niestety nie widać tutaj i nie wiem, czy to miało się tutaj tak od razu pokazywać. Być może to dopiero byłoby widać na drukarce, gdybyśmy zdecydowali się nasz dokument wydrukować. No i dobra, wrzucamy sobie kolejną dyskietkę. Co my tutaj mamy? Okej, wygląda na to, że to jest jakaś gra i to chyba będzie Commander Keen 1? Dokładnie tak. To jest Commander Keen 1, czyli gra z ery 286 i jak sami widzicie, dostajemy komunikatem w twarz, że o nie, nie mamy VGA ani EGA karty, tylko jak mówiłem, mamy tutaj matrycę, która jest kompatybilna z CGA, więc możemy wymusić, żeby uruchomić program tak czy siak, ale najśmieszniejsze jest to, że nawet teraz się to zawiesiło, więc tak, próbowaliśmy. I kolejna dyskietka. I tutaj mamy kolejną grę, która wiem, że jest mniej więcej z ery 286, czyli Prehistoric 2. No i spróbujemy sobie odpalić go. I po raz kolejny dostajemy komunikat, że Fatal Video Not 100% Compatible VGA, czyli po raz kolejny nasz, można powiedzieć, układ graficzny nie jest w stanie wyświetlić nam tej gry. No i dobra, lecimy z kolejną dyskietką. Tak więc teraz załadujemy sobie grę 8-bit Gaia, która nazywa się Planet X3 i tutaj, jak sobie zobaczycie, mamy do wyboru Video Mode, czyli mamy CGA 320x200. Tada! Mamy załadowaną gierkę, która nawet wydaje jakieś dźwięki. A jak nawet sobie włączymy credits, to powinna być muzyczka. Mamy kursor, jak widzicie, jeździmy sobie takim oto pojazdem. I zobaczcie, ta gra nawet całkiem rozsądnie działa. W sensie w takich naprawdę fajnych prędkościach. Budynek. To jest taka gra strategiczna. No szkoda, że niestety ten ekran pozostawia tutaj wiele do życzenia. Pewnie dałoby się go w jakiś sposób trochę naprawić, ale to już zakrawa o elektronikę, a niestety w tym specem nie jestem. I słuchajcie, kolejna klasyka gatunku, czyli Prince of Persia. Chociaż przypuszczam, że na tak smużącym ekranie to nie będzie jakieś super doświadczenie, ale kurczę, wyświetla się i wygląda całkiem. Jak nawet ładnie ta czcionka wygląda teraz, jak jest na białym tle. Elegancko. To działa! Wygląda to przepaskudnie na tej matryce, ale zobaczcie, to rzeczywiście jest Prince of Persia w biało-niebieskim kolorze. O kurczę, no wiedziałem, że to jest gra z ery 286, ale nie spodziewałem się, że będzie działać. I zobaczcie, jak to w ogóle działa. Kurde, ten ruch wtedy tej postaci w tamtych czasach naprawdę robił wrażenie. Zeskakujemy. O,
patrzcie, przy zmianie planszy muszę kontrast regulować. To jest, wiecie, tryb ekstra trudny grania w Prince of Persia. A masakra, tutaj nic nie widać praktycznie. O, idzie z wall. Damy radę go wyprzedzić? Oj, nas zabił. Sam Prince of Persia był trudny, ale na tej matrycy to jest w ogóle jeszcze ekstra trudne do kwadratu. Ale hej, uruchamia się i działa. Nice. Okej, wrzuciłem kolejną dyskietkę, tutaj oczywiście z dedykacją dla mojego taty. Dyna Blaster będzie odpalony. Zobaczymy, czy ta gierka odpali. Cóż, ruszam kontrastem i nic się nie dzieje. To nie jest zbyt dobry znak. Mamy tutaj grę, która nazywa się Rogue i tak de facto ona stworzyła cały gatunek, który dzisiaj określa się jako roguelike, tak? I ta gra polega na tym, że lądujemy sobie w lochu i ona jest dynamicznie generowana. I to polegało na tym, że chodzimy sobie po lochach, walczymy z potworami i te lochy dynamicznie się generują. I tutaj mamy prawdopodobnie jakiegoś potwora, który nazywa się jako E i teraz ja się ruszyłem, on idzie w naszą stronę. Tu chodzimy naszym hipkiem, sobie idziemy na przykład w dół korytarza i zobaczcie, on się odkrywa, bo te mapy są generowane. O, i zobaczcie, tutaj znowu mamy emu. I teraz patrz, emu doesn't hit you. My naciskamy spację, swing, hit, emu. Uderzamy emu i zobaczcie, pokonaliśmy emu. Cyk, widzicie, jakie jesteśmy zabijaki? No i możemy sobie dalej otwierać. Co to jest w ogóle? O, znalazłem 5 golda, to czyli tam w tamtej mapce też był gold. O, 41 golda znaleźliśmy, nice. Idziemy sobie dalej do następnego korytarza. Znowu gold. I słuchajcie, co jak co, ale ta gra jest dość grywalna przez to, że to jest taki, powiedzmy, pseudoturowy ruch, można powiedzieć. I jest dość czytelna na tym ekranie. I słuchajcie, co jak co, ale ta gra nadal może być dzisiaj fajną rozrywką, paradoksalnie. I to były gry, w których no, ludzie kiedyś się bawili. I jestem sobie w stanie wyobrażać, że również mógłbym się dzisiaj przy tym dobrze bawić. I słuchajcie, chciałem wam pokazać jeszcze jeden program. Nazywa się Shadows. I to jest ciekawy program napisany przez hobbystę, który symuluje, jaką wydajność taki laptop miałby przy kopaniu Bitcoina. I widzimy tutaj, że nasz laptop 286 ma wydajność około 4,5 hasza na sekundę. No powiedzmy 5 haszy na sekundę. Czyli wykopanie Bitcoina udałoby nam się w 1,9466804423 lat. Więc świetny pomysł, żeby kopać Bitcoina, ale myślę, że to fajnie pokazuje nam, jak mocne są komputery dzisiaj. Dla porównania, mój komputer, uruchamiając ten sam program, który przypuszczam działa tylko i wyłącznie na jednym rdzeniu, zdobył 910 tysięcy haszy na sekundę, a tutaj mamy 5, niecałe. Więc mój komputer jest jakieś, co, 200 tysięcy razy mocniejszy prawie? I to mówimy o jednym rdzeniu, a rdzeni mam 12. Jasne, może nie jest to najbardziej miarodajny benchmark na świecie, ale myślę, pokazuje pewien skok, który dokonał się od lat 90. do współczesności. I ciekawy jestem, czy za 30 lat będę mógł powiedzieć, że komputery są po raz kolejny 200 tysięcy razy szybsze. Jak sami widzieliście po tym filmie, przygotowanie czegoś takiego z retro to nie jest hopsiup, zwłaszcza z technologią tak starą jak komputery klasy 286. I paradoksalnie to jest zwykle problem z laptopami, bo gdybym miał zwykłego peceta 286, no to połowę z tych problemów bym po prostu nie miał. Wiem, że niektórzy z was piszą, że no fajnie jakbyś robił więcej retro, spoko. Tylko jak widzicie po tym filmie, to zajmuje czas, nierzadko bardzo dużo czasu. Tak naprawdę udało mi się ten temat popchnąć do przodu tylko dzięki temu, że jeden z widzów podesłał mi drugiego takiego samego lapka. Dzięki temu, że zobaczyłem, że na drugim lapku jest jakiś ROMDOS, który nie wiedziałem, że w moim w ogóle ma być. I gdyby nie to, że dostałem stację dyskietek, no to praktycznie nie mógłbym wczytać potem żadnego programu, bo z dyskami twardymi czy z kartami Compact Flash dzieje się dokładnie to samo na moim i jego laptopie. Także była to ciężka przeprawa, ale cieszę się, że udało mi się zmusić ten sprzęt do tego, żeby uruchomił faktycznie jakieś programy, uruchomił DOSa i że mogłem się w końcu nim pobawić i wam to pokazać. Jeżeli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, czy kiedyś mieliście podobne cudo i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.
BIOS.